Znalazłam najgorszą i najlepszą jak dotąd książkę tego roku. Masz moją pracę domową, przepisz sobie, ale trochę pozmieniaj. Pusia oczywiście w kuwecie. Dziękuję Ci bardzo, Pusiu. Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze. Dzisiaj mam dla Was film z plebiscytem Lubimy Czytać. Nagrywam ten film po raz drugi, ponieważ poprzednim razem nagrywałam się chyba za 2 godziny. Miałam niepodpięty mikrofon i stwierdziłam, kurde, nie ma mowy. Jak już kupiłam ten mikrofon, to trzeba z niego korzystać i trzeba nagrywać filmy z mikrofonem. Także dzisiaj już mam nadzieję, że słychać wszystko dobrze, że widać wszystko dobrze i jedziemy. Ogólnie powiem Wam, że to jest film i jakby moje takie wyzwanie, które bardzo lubię robić. W tym momencie to już jest chyba trzecie bodajże moje takie wyzwanie z czytaniem wszystkich książek, albo prawie wszystkich, do tego dojdziemy, które wygrywają w danym roku znany i lubiany, bądź nienawidzony plebiscyt Lubimy Czytać. I w tym roku znowu było sporo zaskoczeń. Znalazłam najgorszą i najlepszą jak dotąd książkę tego roku. I jeszcze na początek tego filmu taki maleńki przypis, o tym jeszcze wspomnę pewnie nie raz w tym filmie, ale zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że plebiscyt Lubimy Czytać nie jest w żadnym stopniu miarodajny. Często wygrywają w nim książki, które są po prostu bardzo popularne, często reklamowane. Ta reklama napędza sprzedaż i napędza jakby zainteresowanie danym tytułem, więc często po prostu ludzie głosują na książki, które znają, kojarzą, a nie na faktycznie obiektywnie, nawet subiektywnie dla danej osoby najlepsze książki z tego grona, bo generalnie ludzie nie są w stanie przeczytać wszystkich nominowanych w tym plebiscycie książek, więc siłą rzeczy głosują na coś, co znają, na coś, co kojarzą, na coś, co też być może im się podobało, ale też nawet wybór poszczególnych książek był dyktowany popularnością tych tytułów i tym, jak często one się gdzieś tam pojawiały w wyszukiwaniach na Lubimy Czytać. Także zaakceptujmy, że to nie jest nagroda miarodajna, że to jest konkurs popularności, że to jest zabawa, przynajmniej dla mnie. I z takim podejściem również zalecam Wam obejrzeć mój film. Przejdziemy sobie przez wszystkie te kategorie. Film będzie trwał milion lat, ale liczę na to, że jako że nagrywam już to drugi raz, to będzie sprawniej niż poprzednio. Pierwsza kategoria to literatura piękna i jakie było moje zdziwienie i zasmucenie, że lektura, książka, która wygrała w tym plebiscycie w kategorii literatura piękna, to kolejny tom O pysznej kawusi, czyli Opowieści z kawiarni, Zanim wystygnie kawa, drugi tom autorstwa japońskiego pisarza Toshikazu Kawaguchi. I co? Przesłuchałam tę książkę w Empik Go i moja opinia jest praktycznie taka sama jak przy okazji tej poprzedniej książki, czyli taka, że bez sensu było to czytanie, bez sensu było to słuchanie. Przy pierwszym tomie bardzo się męczyłam, czytałam wtedy w papierze. Teraz na szczęście był audiobook, tam chyba ze 3 godziny mi wyszły na przyspieszeniu, więc okej, ten czas nie był aż tak mocno zmarnowany, ale mam sporo zarzutów wobec tej książki. Nawet jeśli to jest książka nieszkodliwa, tak naprawdę w gruncie rzeczy o niczym, to po prostu no jest nijaka, jest bardzo miałka. Wracając do fabuły, jeśli nie kojarzycie w ogóle tego japońskiego fenomenu, to jest historia pewnej kawiarni, w której w jednym miejscu, z jednego krzesełka przy jednym, jedynym stoliku można przenosić się w czasie, zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość. No i w tym momencie możecie się spotkać z osobą, która będzie w tym samym czasie w kawiarni. Możecie porozmawiać z tą osobą, ale jest kilka obwarowań, kilka warunków, czyli na przykład, między innymi tych warunków jest kilka, między innymi nie można zmienić przeszłości, kiedy się na przykład cofnie w czasie. No i już w tym momencie wychodzi na to, że tak naprawdę to cofanie w czasie, te podróże w czasie nie mają za dużo sensu, bo te wszystkie ciekawe paradoksy, które gdzieś tam w powieściach science fiction są wykorzystywane przy okazji jednego z moich ulubionych też motywów literackich, czyli właśnie podróży w czasie, wszystkie te paradoksy jakby usuwa się na margines, bo tutaj z założenia, wydaje mi się, miały być ważne relacje międzyludzkie, jakieś wspomnienia, jakieś żale, dawne, nie wiem, traumy, dawne historie, które chciałoby się rozwiązać, albo po prostu tęsknota za osobami, które odeszły. No i niestety tutaj w tej książce bardzo dużą rolę grają takie, moim zdaniem, ograne już wielokrotnie schematy typu, no cofam się w czasie, żeby spotkać się z moją zmarłą matką, z moją jakąś tam przyjaciółką, która odeszła gdzieś tam, z moim kimś tam. Wiecie, chodzi o to, że za każdym razem jest praktycznie to samo i ja przy lekturze tej książki czułam
takie granie na emocjach, na takich najniższych ludzkich instynktach i wymuszanie po prostu tych emocji, takiego rozrzewnienia, współczucia i tak dalej. I ogólnie, wiecie, czasami potrzebne są nam takie książki, które mają być takie właśnie niby relaksujące, niby otulające, niby uspokajające, ale tak, z jednej strony chcą nas nakręcić tymi historiami takimi wzruszającymi, a z drugiej strony to jest taka wusia, tutaj wszystko ładnie, pięknie, wszyscy się ze wszystkimi godzą i największym moim zarzutem jest właśnie taka byle jakość tej książki, bo ona nic absolutnie do życia nie wnosi, a wręcz mnie po prostu irytowała. Tutaj ci bohaterowie też nie są tak nakreśleni, żeby się z nimi mocno jakoś utożsamiać, żeby ich jakoś mocno polubić. Oni są tak dość, wiecie, naszkicowani po prostu i pozostawieni wyobraźni po prostu czytelnika. Schematyczność, utarte jakieś motywy, powtarzalne wzorce, jakby ta książka taka skalkowana z kilku innych, masz moją pracę domową, przepisz sobie, ale trochę pozmieniaj. Tego typu jest ta historia i ja niestety nawet nie mogę powiedzieć, że jestem zawiedziona, po prostu dostałam to, czego się spodziewałam, jest to drugi tom. Zdziwiona jestem po prostu, że ludzie wybrali Opowieści z kawiarni. Jestem w ogóle zaskoczona tym całym fenomenem Opowieści z kawiarni. Z jednej strony rozumiem, zdejmę ten zegarek, z jednej strony rozumiem, że ludzie lubią się odprężyć, uspokoić właśnie, zanurzyć gdzieś tam, ale ja nie znalazłam tego ukojenia po prostu w tej książce, bo za mało tutaj było takiego ciepła, załóżmy, za mało było więzi czytelnika z bohaterem, moim zdaniem. Ta opowieść też była za krótka i zbyt wiele osób poznawaliśmy po drodze, by się tak naprawdę do tego przywiązać. Także ja jestem na nie. Jestem zdziwiona, że ta książka wygrała, szczególnie, że na drugim miejscu było na przykład bardzo głośne Yellow Face i tutaj różnica głosów to jest dosłownie no 500, dobra, to jest trochę głosów. Ale mamy tutaj też Małeckiego, mamy Valérie Perrin i uwaga, na ostatnim miejscu biedny noblista John Fosse. Także powiem Wam, jestem zdziwiona, ale możliwe, że po prostu tutaj wybór padł na książkę najpopularniejszą, najczęściej czytaną. Po prostu ludzie klikali to, co znają. Dobrze, myślę, że wypowiedziałam się już o tej książce i możemy przechodzić dalej. Drugą kategorią tutaj konkursową była powieść historyczna. Sydonia Elżbiety Herezińskiej to była książka, której kibicowałam, mimo że w tamtym czasie jeszcze jej nie miałam przeczytanej, ze względu na to, że dałam Herezińskiej taki kredyt zaufania po dwóch spotkaniach z jej twórczością. Wiedziałam już, że potrafi ona pisać i że jest szansa, że Sydonia również ma szansę mi się spodobać i tak też się stało. Tak jak wspomniałam na początku, że znalazłam dzięki temu wyzwaniu najlepszą i najgorszą książkę jak do tej pory w tym roku przeczytaną, tak właśnie Sydonia należy do tych pięciogwiazdkowych. To jest pierwsza typowo na pięć gwiazdek, na pięć pełnych gwiazdek lektura tegoroczna. Historia Pomorza, którą przeplatane są losy kobiety na tle realiów XVI-XVII wieku właśnie na Pomorzu. Sydonia von Borg jest szlachcianką, ale ta jej pozycja jest dość skomplikowana. Ojciec nie żyje, matka za bardzo wiadomo, jak to kobieta nie ma już wpływu na to życie rodzinne. Brat stara się kierować jej życiem, wysyła ją na dwór księżnej Marii Saskiej, zwanej Saską Lwicą. No i na tym dworze Sydonia von Borg ma sobie znaleźć męża. Jest damą dworską w orszaku właśnie Marii Saskiej i w tym czasie ma zwrócić uwagę na siebie jakichś, prawda, kandydatów, kawalerów szlachetnie urodzonych. Wzięli sobie ją po prostu za żonę. Niestety życie Sydonii nie układa się taką prostą linią. Kluczy raczej, zakręca, wywija się w niespodziewanych kierunkach. Natomiast ta jej historia, ona nie jest taka porywająca przez większość czasu jej trwania. Tutaj Was trochę zmartwię, bo to jest książka, która płynie powoli i w której musicie się trochę zatopić i dać się porwać temu spokojnemu nurtowi. Tutaj raczej nie zatoniecie i już wiem, że część osób może nazwać tę książkę delikatnie rzecz ujmując nudną, ale moim zdaniem taka nie jest, ponieważ pokazuje kobietę w dawnych czasach, ale kobietę, która wyrywa się spod schematów, wystaje trochę poza margines tych dozwolonych praktyk, tych dozwolonych kobiecych ról. To jest kobieta, która idzie przez życie sama,
która walczy z męskim światem, która tak naprawdę jej nie chodzi o to, by pokazać, że jest lepsza od kogokolwiek, że jest inna niż wszystkie. To jest po prostu kobieta, która próbuje wywalczyć to, co jej się należy zgodnie z prawem. Natomiast jest jej to odmawiane ze względu na to, że jest niewygodna, pyskata, czepia się. Generalnie ja widziałam bardzo dużo takich jakby paralel do dzisiejszego świata i do dzisiejszych problemów niektórych kobiet. Czyli chodzi po prostu o to, że w momencie, kiedy kobieta jest niewygodna, gdzieś tam się wyłamuje, wychodzi poza ten schemat, jest wyrzucana poza nawias, poza margines i jest piętnowana. No i tak też się stało z Sydonią von Borg. To jest postać historyczna, która obrosła legendą i tutaj w tej książce bardzo dobrze widać kunszt, moim zdaniem, mistrzostwo herezińskiej, która bardzo dużo czasu poświęca na research, która zagłębia się w materiałach źródłowych, która bardzo dużo czyta o swoich bohaterach, ale też w ogóle o całej otoczce tych czasów. Herezińska zdobyła niesamowitą wiedzę na temat księstwa właśnie pomorskiego, na temat tych różnych zależności w XVI-XVII wieku, na temat rodziny Griffithów. Wiecie, czytelnika to w pewnym momencie już trochę może męczyć i faktycznie ja w pewnym momencie się zgubiłam, jeśli chodzi o tych różnych książąt z pokoleń różnych Griffithów. Tutaj mamy właśnie drzewo genealogiczne, żeby się trochę podeprzeć i to jest nieuniknione, można się naprawdę w tym zagubić i faktycznie jest to ciężkie, ale to dodaje też takiego smaku tej książce, takiej dynamiki, że opowieść Sydonii jest jakby przeplatana losami poszczególnych, no głównie mężczyzn z rodu Griffithów. I możemy się czegoś dowiedzieć, właśnie możemy się zanurzyć trochę w tym świecie. Wspaniały język herezińskiej, tak jak wspomniałam, wielki research w tym wszystkim widać. Jak dla mnie doskonale odmalowane realia historyczne od ubioru, poprzez mowę, wiadomo, ta mowa pewnie jest trochę taka bardziej do współczesnego czytelnika dopasowana, żebyśmy się też nie znużyli za mocno, ale też widać to realia, różne takie społeczne zależności, to jak na tym dworze oni ze sobą żyli, jakie tam konwenanse panowały, później różne takie prawne zawiłości również. Bardzo ciekawa książka i dla mnie naprawdę wybitna pisarka, którą warto czytać, chociaż no nie jest to, tak jak wspomniałam na Goodreadsie, taki fast food literacki. To jest raczej książka, której trzeba poświęcić swój czas, swoją energię. Momentami trzeba będzie wrócić do pewnych rzeczy, żeby zapamiętać coś, zrozumieć. Ale koniec końców ja sobie musiałam przypominać, spokojnie, to nie jest podręcznik, nie musisz pamiętać wszystkiego. I to jest też moja rada dla Was. Dajcie szansę Sydonii i nie przejmujcie się tym, że nie zapamiętacie wszystkich imion książąt z rodu Griffithów i że w pewnym momencie Wam się te pokrewieństwa gdzieś tam pomieszają, pomylą. To nie jest aż tak istotne. Istotna jest w sumie historia i jej przesłanie. Bardzo wstrząsająca końcówka, chociaż de facto wiemy, ponieważ jest to postać historyczna, wiemy jak się życie Sydonii zakończyło. Tutaj ważnym elementem tej książki są też procesy czarownic, które to wiążą się właśnie bardzo z tym, co powiedziałam wcześniej, czyli z tym marginalizowaniem kobiet samotnych, nieprzystających, gdzieś tam bez opieki, wyróżniających się, często starych, jakichś tam może dziwacznych. To był bardzo łatwy sposób na pozbycie się niewygodnych kobiet i mam wrażenie, że część osób chciałaby, by w dzisiejszych czasach również przywrócono funkcję i możliwość palenia niektórych osób na stosie. Dobrze, polecam bardzo. 5 gwiazdek, jeśli liczycie się z moim zdaniem, to ja Wam naprawdę polecam Sydonię, bo jest to ciekawa książka i do ciekawych refleksji może Was doprowadzić i zasłużenie wygrała. Tak jak mogę się nie zgadzać z niektórymi tutaj wygranymi w tym plebiscycie, tak cieszę się, że właśnie w tej kategorii udało się wygrać herezińskiej. Kolejna kategoria to, uwaga, kryminał, sensacja, thriller i tutaj również byłam zadowolona z wygranej Sławka Gortycha i książki Schronisko, które przetrwało. To jest drugi tom trylogii o karkonoszach. Również pierwszy tom rok temu wygrał w kategorii debiut i też mi się bardzo podobał. I również drugi tom, bardzo poprawny, 4 gwiazdki ode mnie. Całkiem dobrze się bawiłam i tak naprawdę wszystko to, czego mogę wymagać od kryminału, zostało tutaj wypełnione jak najbardziej należycie. Okej, może
nie było fajerwerków, może nie wyrwało mnie z kapci, ale dalej 4 gwiazdki, solidne, to mi się wydaje, że jest naprawdę dobra ocena. Historia łączy w sobie elementy właśnie z przeszłości i tajemnice z przeszłości oraz teraźniejszość i teraźniejszą zagadkę. I ja właśnie bardzo lubię, kiedy w kryminałach łączy się te tajemnice dawne, szczególnie historyczne, z tym, co odkrywa się w dzisiejszych czasach. No i tutaj mamy schronisko Odrodzenie w Karkonoszach, które przeżywa moment remontu i menadżerka, taka trochę opiekunka, gospodyni, nie wiem jak to nazwać do końca, Justyna, która jest przyjaciółką bohaterów z pierwszego tomu. Także ten drugi tom można by teoretycznie czytać bez znajomości pierwszego, chociaż pojawiają się tutaj bohaterowie z poprzedniego, rzadko bo rzadko, na krótko bo na krótko, ale jednak. Także można generalnie czytać oddzielnie tę książkę, ale polecam Wam również ten pierwszy tom, ponieważ nie był zły. A od czego zaczęłam to zdanie? Od tego, że ta Justyna jest tą menadżerką i odbywa się remont. Ona natomiast jest taką osobą trochę niezadowoloną z życia, trochę tym życiem, nie wiem, zmęczoną, zasmuconą, zawiedzioną. Nie ma żadnego partnera, a no, zaczyna jej to przeszkadzać i też właśnie jej matka tak na nią trochę nastaje, że ona tego partnera nie ma. No i w tym czasie zaczyna dostawać wiadomości od tajemniczego adoratora, więc godzi się na spotkanie z tym tajemniczym mężczyzną, opuszcza schronisko, wyjeżdża do Jeleniej Góry, do teatru, na spotkanie. Niestety jej amant się nigdy nie pojawia. Justyna wraca wcześniej do schroniska, a tam okazuje się, że doszło do włamania i ktoś tam myszkuje po schronisku i czegoś szuka. I tu rozpoczyna się wielka zagadka, która przywołuje dawne historie z czasów wojny, z czasów tuż po wojnie, kiedy to w okolicy oraz w samym tym schronisku, jeszcze przed wojną, stacjonowali naziści. Głównie był to taki dom, nie wiem, obóz dla Hitlerjugend i tam w okolicznych lasach, po górach odbywały się różne ćwiczenia, różne gonitwy dla tych młodych mężczyzn, którzy byli uczeni po prostu, no, na takich wyznawców Hitlera. No i tak ta historia się rozpoczyna. Wydaje mi się, że więcej tutaj z fabuły nie warto zdradzać. Przeplatają się tutaj wątki z przeszłości, z teraźniejszości. Wszystko to utkane jest w bardzo ciekawą, moim zdaniem, zagadkę kryminalną. I powoli dochodzimy do sedna sprawy. Wszystko w takich okolicach górskich, w otoczeniu bardzo przyjaznym, ale też bardzo tajemniczym. I podobało mi się to, w jaki sposób Gortych, trochę w sumie jak Herezińska, chociaż oczywiście na mniejszą skalę, bierze sobie elementy z historii chociażby nawet tej lokalnej, karkonoskiej, i na ich podstawie wymyśla trochę taką zagadkę. Część mamy tu faktów, część mamy tutaj fantazji autora i ładnie to wszystko się zgrywa ze sobą. Także ja polecam, naprawdę doskonała rozrywka i cieszę się, że ta książka wygrała. Brus na drugim miejscu, Szok i niedowierzanie. Co tutaj jeszcze ciekawego było w tych nominacjach? Reina Rocha na 5. miejscu, okej, okay. Siembieda Janiszewska. Także znane nazwiska, ale cieszę się, że został uhonorowany Sławek Gortych, bo też mam do niego sentyment, darzę jego książki sympatią i jak dotąd jeszcze mnie nie zawiódł. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Literatura obyczajowa, romans. I tutaj nominacje zostały, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, zdominowane przez książki wattpadowo / tiktokowe. Ja liczyłam bardzo mocno, że wygra książka Atlas Historia Pasalta, ale trochę nie miałam złudzeń i wygrała książka wattpadowa, czyli Different, drugi tom serii Students Aleksandry Negrońskiej. Jeśli kojarzycie mojego vloga z Włoch, odsyłam Was do niego, zachęcam do obejrzenia, to ja przysłuchałam w audiobooku pierwszy tom, czyli Clone, i już po ten drugi nie sięgnęłam, bo trochę szkoda mi było jednak czasu i energii, żeby poświęcać to tego typu książce. I ogólnie ja mam bardzo mieszane uczucia co do tej książki, co do tej serii. To jest fanfic o One Direction, który został przerobiony na historię, no, taką, która nadawałaby się po prostu do wydania w formie książkowej. Mamy tutaj dwie siostry, bliźniaczki, które rozdzieliły się ze sobą lata temu jako 10-11-latki. Jedna z nich, nasza główna bohaterka Rosanna, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Nie ma właśnie kontaktu z matką i z siostrą, natomiast ta siostra jedzie do Anglii i tam jej mama wychodzi za mąż za jakiegoś tam bogatego bardzo mężczyznę, milionera, który ma syna z poprzedniego małżeństwa. No i jakby te siostry nie utrzymują ze sobą za bardzo kontaktu, ale po latach, kiedy
matka i ten milioner proponują Rosannie, że zapłacą jej za studia w Anglii, to ona godzi się, nie ma już żadnego problemu i stwierdza, że okej, odnowi kontakt z siostrą, mimo że ma wielki żal do niej, że właśnie wybrała matka i jakby porzuciła ją. No i też żal do matki, no ale studia w Anglii jej nie śmierdzą. No i przyjeżdża do tej Anglii i tam jakby od razu wkręca się w towarzystwo tej siostry. Ma tam do wyboru, od wyboru do koloru, 5 chłopaków, wiadomo, One Direction. Jeden z nich to jest właśnie ten przyrodni brat. Kolejny z nich to jest taki mroczny, taki chłopak, którego się wszyscy trochę boją, z dużymi wpływami, właśnie z wpływowym, bogatym ojcem, który wszystko może, któremu wszystko wolno, taki bad boy, mroczny. To on jest najczęściej jakby opisywany. Potem mamy takiego chłopaka, który trochę jakby się jemu ta Rosanna podobała, ale później w sumie to się jakoś tak rozmywa. Potem kolejny, któremu oczywiście też się ta Rosanna podoba, ale z drugiej strony on niby, że jest takim przyjacielem, bardziej takie braterskie relacje. No i piąty taki w sumie olany, po prostu żeby się zgadzała ilość chłopców z One Direction, to mamy tego piątego. I generalnie przez bardzo długą część książki trudno mi było dopasować do konkretnego imienia cechy charakteru, których autorka poszczędziła, no jakby historię konkretnego chłopaka, o co z nim chodzi, czy to jest ten, co jest ten mroczny, tego jeszcze najłatwiej dało się rozpoznać, czy to jest ten brat, czy to jest ten, co się do niej klei, czy to ten, co się klei, ale nie wiadomo, o co chodzi, ale generalnie i tak wszyscy ze wszystkimi się ciągle przytulają i kokoszą, więc w gruncie rzeczy, czy to ma jakieś znaczenie? No i już pomińmy w ogóle fabułę, której jest w zasadzie mało. W tej książce oni studiują, główna bohaterka z tym Zaydenem, tym mrocznym, studiują prawo, tutaj bardzo ważne są koła naukowe, oni w tych kołach walczą, zdobywają jakieś kontakty z kancelariami prawniczymi i to wszystko jest takie i w ogóle niesamowite. Ale tak naprawdę ta zabawa, ich to życie kręci się od imprezy do imprezy, od jakiegoś koła naukowego do konferencji, od kłótni do kłótni. Tych kłótni jest naprawdę bardzo dużo i co mi przeszkadzało, właśnie nadmiar tych emocji. Ja to z jednej strony rozumiem, ale gdzie była redakcja? Tutaj tych kłótni jest co chwilę pełno, a nawet w zwykłych rozmowach dochodzi do takiej eskalacji po prostu tych emocji i do takiego po prostu wybicia szamba bluzgów, że to się nie dzieje. Nie mam nic przeciwko, kiedy pojawiają się w książkach przekleństwa, kiedy ubarwiają ten język, kiedy podkreślają charakter danej osoby, kiedy wzmacniają jakąś wypowiedź. A tutaj tak naprawdę każdy wypowiada się w jednakowy sposób, tutaj nie ma żadnego rozróżnienia. Nie mówię już nawet o tym, że powinna być jakakolwiek większa ekspozycja, żeby rozróżnić tych licznych bohaterów. Oni są jedną taką masą, dodatkowo również i językowo, niczym się nie wyróżniają, bo po prostu praktycznie co drugie słowo jest przekleństwem. Również to, jak odnoszą się do siebie poszczególni bohaterowie, szczególnie właśnie Rosie i Zaydan, oni potrafią w co drugiej wymianie zdań wyzywać się od kutasów i już nie pamiętam dziwek. I wszystko jest okej, okay. Na drugi dzień normalnie ze sobą rozmawiają i funkcjonują. Nie wiem, gdyby ktoś tak do mnie mówił, to bym nie chciała z tą osobą w ogóle mieć żadnego kontaktu i w ogóle nic do czynienia, ale nie takie są realia książki Clone i serii Students, także to dziwnie. Dodatkowo książka jest napisana tak, jakby autorka już w swojej głowie napisała ją najpierw po angielsku i ją tłumaczyła z angielskiego na polski, więc są takie jakby kalki językowe z angielskiego, bardzo dziwne, bardzo dziwne. Jeszcze co mnie zdenerwowało, to, że dziewczyna wyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdża do tej Anglii i ona w ogóle nie jest podekscytowana tym, że studiuje w innym kraju. Jest na studiach, ma tych znajomych i tak jakby ma wyrąbane na to, że mogłaby, nie wiem, pojechać sobie na wycieczkę, zwiedzić okoliczne miasteczka, nie ma w ogóle tych angielskich realiów, zero. Totalnie nic, oni jakby przyjmują to za taką normalną sytuację, że ktoś przyjeżdża do innego kraju na studia, no nie wiem, nigdy w życiu bym się tak nie zachowywała i nigdy w życiu bym tak nie olała całej tej sytuacji, że studiuję w innym kraju i mogę zwiedzać na przykład. Dodatkowo, no wiele takich dziwnych rzeczy było. Oni na przykład jedzą tylko 3 rzeczy. Sushi, pizzę i McDonalda. I to jest jakby całość. Dodatkowo, no te przekleństwa, wspomniałam. Bardzo jakby ograniczony jest ten ich świat. Mogłoby się to wszystko dziać w Kielcach albo w Radomiu, ale dzieje się w Anglii i w Ameryce. Także dziwne. Dziwne jest też dla mnie to, że ojciec tego Zaydena, on jest takim, wiecie, wpływowym prawnikiem, który do każdego ma haka i w ogóle jest taki, wiecie, poważny i wszędzie ma wtyki i bogaty i wpływowy, władza, pieniądze, obligacje i tak dalej. On interesuje się życiem
tej grupie znajomych swojego syna, żeby szantażować tego syna o jakieś pierdoły totalne, w sensie zupełnie jakby to są rzeczy, którymi poważny człowiek by się nie zajmował. Więc no dziwi mnie to i no, dziwna była ta książka, ale najgorsze w niej było to, że ja się już potem na koniec wciągnęłam, kiedy już załapałam, że ten to jest Harry, a ten to jest Zayn, a ten to jest jakiś tam inny z One Direction. Chociaż teraz już w sumie nie pamiętam do końca. Kiedy już się wciągnęłam, kiedy już zaakceptowałam, że ta książka jest po prostu źle napisana i jest kiepska, no to powiem wam, nawet się człowiek wkręcił, posłuchał sobie tego i było fajnie, bujało. Co prawda czuło się, że jadło się kebaba i że na drugi dzień będzie się tego żałować, ale się żarło dalej. Także tak było z książką Clone. Nie polecam ogólnie, ale nie wykluczam, że być może sięgnę po tą książkę Different. Zaskakujące jest to, jak kiepska książka może mimo wszystko koniec końców wciągnąć. No i to pokazuje, że też nie do końca warto oceniać innych ludzi pod względem tego, co czytają, bo rozumiem, że ludzie po prostu sięgają po tę książkę, żeby się odprężyć, żeby coś tam leciało w tle, bo nie mają pomysłu na inną książkę do słuchania na przykład. Więc ja to jak najbardziej rozumiem i się nie krzywię, nie wykluczam. Może wysłucham tej kolejnej książki. Zawsze można się pośmiać czasami, jak jest no, głupia jakaś scena i kiepsko, kulawo napisana. Także w ten sposób to oceniam. Głupio trochę, że ta książka wygrała, ale ja tutaj oprócz tego Atlasa, Lucindy Riley, to nie widzę w nominowanych żadnego pretendenta, który mógłby specjalnie się jakoś wybijać na tle innych. Przechodzimy do kategorii romantazy, naszej ulubionej. I tutaj w sumie było pewne od początku, że wygra Fourth Wing, czwarte skrzydło Rebeki Yarros. No i tutaj przytłaczająca większość głosów, ponieważ 6000 głosów na czwarte skrzydło, a tylko 1300 na kolejne miejsce, czyli Belladonnę, którą swoją drogą też czytałam i sama oddałam głos na tę książkę, bo nie chciałam oddawać właśnie na to czwarte skrzydło, bo to nie jest jakaś tam dobra książka. Ja jej tak w 100% nie skreślam, ale też nie polecam jej, bo była generalnie kiepska, miała masę luk i zaraz wam o nich jeszcze raz opowiem. Mimo że na kanale w styczniu ją omawiałam, bo też była w puszystym klubie książki, jeśli chcecie się do tego cofnąć. Fourth Wing to jest fantastyka, ale nie dajcie się zwieść, bo faktycznie tutaj te elementy fantasy to jest taka, wiecie, sceneria, tak jakby w przedstawieniu w przedszkolu zrobiły to wszystko z papieru, żeby tam była chmurka, żeby był domek, drzewko, ale tak naprawdę na pierwszym planie jest romans i scenki erotyczne, bardzo zabawne, obmierzłe moim zdaniem strasznie, dość anatomicznie opisywane. I wracając jakby do fabuły, historia toczy się w świecie, w którym istnieją smoki, w którym bardzo prestiżowo jest iść na kadeta do Akademii Jeźdźców Smoków. Główną naszą bohaterką jest Violet, która cierpi na niezwykłą, tajemniczą chorobę, o której zaskakująco mało się dowiadujemy, oprócz tego, że czyni naszą główną bohaterkę wyjątkową i czyni ją też bardzo delikatną i podatną na złamania kończyn, złamania kości ogólnie, na otarcia, na przemieszczenia jakieś w stawach, generalnie na różne urazy. Fizycznie jest nasza główna bohaterka słaba, dlatego całe życie przygotowywano ją do roli skryby. Ale jej matce, generale Sorendale, coś w pewnym momencie odbija i zmusza jakby swoją córkę, by jednak starała się o przyjęcie do tej szkoły kadetów. No i problem polega na tym, że tam trzeba przejść różne takie fizyczne testy, bardzo trudne zadania, które wymagają nie tylko sprawności fizycznej, ale też wytrzymałości, równowagi, trochę sprytu. No i magicznie nasza nieprzygotowana do tego bohaterka, ponieważ jest bardzo wyjątkowa, ona przechodzi te wszystkie zmagania, zostaje dołączona w poczet studentów tej akademii, no i tam niestety jest pewien, niestety albo stety, jest pewien niebezpieczny młody mężczyzna, rok wyżej bodajże, czy dwa lata wyżej, który jest w takiej grupie młodzieży, osób, których rodzice byli zdrajcami tej republiki całej, zostali straceni, a za karę wysłano te dzieci do najlepszej, najbardziej prestiżowej szkoły. Gdzie tu logika? Nie wiem. I niestety takich logicznych potworków w tej książce jest na pęczki. No i w sumie tak,
jest to Akademia Smoków. Oni się uczą, tam mają sparingi różne, dużo tej fizyczności, w sensie no po prostu wychowania takiego fizycznego. Później mają się sparować ze smokami, tutaj też różne paradoksy się pojawiają i w sumie największą ciekawostką tej książki i tym, co chyba mnie najbardziej interesowało, to wyszukiwanie tych nieścisłości i tego, gdzie autorka po prostu przeczy sama sobie i w jaki sposób, jak nielogicznie i niekonsekwentnie buduje ten świat. Sami bohaterowie, nakreśleni raczej kiepsko, ale nie to się liczy. Liczy się, że będą dzikie seksy, także okej. Okay. Znaczy, rozumiem, że ta książka ma być rozrywkowa i faktycznie można się być może bawić i wciągać, ale nie jest to książka, która powinna być wyróżniana w żadnym konkursie, w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek kategorii, nawet romantasy. Ja cały czas wierzę, że istnieją dobre książki romantazy, chociaż ja jeszcze na takie do końca w 100% dobre nie trafiłam. Czy ja o czymś jeszcze nie wspomniałam a propos tej książki? Wydaje mi się, że nie. Czy będę sięgać po drugi tom? Sama nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ogólnie, no, ładne okładki, ale w zasadzie to jest chyba największy walor tej książki. A z tego, co wiem i kojarzę, bo moja przyjaciółka słuchała tej książki już drugiego tomu, no to w tym drugim tomie wcale nie jest lepiej, a to jest historia rozpisana, wymyślona chyba na 7 czy 8 tomów. Nie jestem pewna, czy chce mi się w to angażować. Nie wiem, może mi się zmieni, nic nie wykluczam. Już się nauczyłam tutaj a propos książek, że najpierw się zapieram, że czegoś nie będę czytać, a potem wychodzi zupełnie inaczej. Także omówiłam. Zostawmy może już kategorię romantazy. Jeśli macie cokolwiek do dodania a propos tej książki, a propos którejkolwiek innej, to Was zachęcam oczywiście do sekcji komentarzy. Zapraszam i przechodzimy dalej. Następna kategoria to kolejna kontrowersyjna. Literatura faktu / publicystyka i tutaj chłopki Joanny Kuciel, Frydryszak i też do tej książki konkurencja nie miała niestety podjazdu. Tutaj w ogóle chyba rekord, jeśli chodzi o głosy, ponieważ 11161 głosów, 11161 głosów. Natomiast kolejny kandydat w tej kategorii miał tych głosów tylko 1600, więc strasznie dziwnie i no, pokonała Kuciel Frydryszak konkurencję. O książce tej wypowiadam się w oddzielnym filmie na Dzień Kobiet, kiedy konfrontowałam się z kilkoma tam książkami kategoryzowanymi jako non-fiction, właśnie a propos kobiet. No i jedną z nich były chłopki. To jest, tak jak tytuł sugeruje, opowieść o naszych babkach. I tutaj Frydryszak, Kuciel Frydryszak pokazuje różne historie, przytacza różne rozmowy, czy to ze starszymi właśnie osobami, które gdzieś tam może na początku PRL-u żyły, albo z rodziną tych osób, głównie kobiet właśnie, tak? O kobietach jest to historia. Właśnie pyta się rodzin, jak tam żyły babcie, czy mają jakieś zdjęcia, czy mają jakieś opowieści. No i częściowo są to właśnie takie mówione opowieści, tylko że właśnie dużym zarzutem względem tej książki, który się powtarza, jest fakt, że są to opowieści dobierane w taki sposób, by ukazać los kobiet pracujących na wsi, czy to jeszcze podczas zaborów, tuż przed wojną, czy w dwudziestoleciu międzywojennym, czy na początku PRL-u, żeby pokazać, jak to było ciężko i jak źle żyło się tym kobietom. I oczywiście na pewno było ciężko, było biednie, było no, nieraz beznadziejnie i te życia nie były usłane różami, ale w tej książce bardzo mało, bardzo rzadko autorka decyduje się pokazać trochę inny punkt widzenia, w którym pokazuje, nie wiem, że ta ich praca, praca tych kobiet miała też sens, a raczej bardzo łatwo kategoryzuje to wszystko. Czyli wszystkie kobiety chodziły bez butów, wszystkie kobiety były bite w domu, wszystkie kobiety, nie wiem, rodziły 150 dzieci. Wiadomo, były takie domy, że tak się działo i była bieda i mąż pił i było ciężko, ale na pewno były też domy, w których normalnie ludzie żyli. Wiadomo, ta mentalność była inna, ta miłość rodzicielska była inna i to jest dziwne wszystko, bo bardzo łatwo wszyscy jakby podjęliśmy ten temat i zaakceptowaliśmy tą wizję, która tutaj z tej książki się wyłania i nie wiem, wszyscy jakoś tę książkę okrzyknęli hitem, natomiast pojawiają się głosy, szczególnie osób, które
miały dziadków, babcie ze wsi, które same, nie wiem, wychowały się na wsi, wiedzą, jak to życie na roli wygląda. Wygląda inaczej niż w mieście, inne są realia, ale też właśnie mają inne trochę opowieści rodzinne i na te opowieści zabrakło miejsca tutaj w tej książce. Więc rozumiem, dlaczego wiele osób jest po prostu złych na tę książkę. Powiedziałam, że nie rozumiem najpierw, ale staram się też zrozumieć osoby, którym ta książka się też bardzo spodobała. Być może w ogóle nie interesowali się tym tematem, nic nie wiedzieli, tutaj stwierdzili, że no, poznali ciężki los kobiet i że w pewien sposób oddali hołd tym przodkiniom. Okej. Mój osobisty zarzut wobec tej książki jest taki, że napisane jest to bardzo chaotycznie i bardzo ciężko się przez to szło, bo te opowieści są tak przeplatane ze sobą. Poznajemy jakąś kobietę, a później za 200 stron do niej dopiero wrócimy. Te opowieści się mieszają ze sobą już, nie jesteśmy w stanie z tymi bohaterkami, wiecie, nie jesteśmy w stanie pamiętać konkretnie tych bohaterek. I tak samo, kiedy tytuł danego rozdziału sugeruje jakiś temat, autorka go zaczyna, ale potem tak jakby zabrakło już historii na ten temat, no to w ogóle od czapy zmienia to na zupełnie inną historię. Także opowieść chaotyczna, opowieść dość faktycznie jednostronnie pokazująca tylko tą biedę i ciężar życia kobiet. I przeczytałam gdzieś taką opinię, mogę się do niej przychylić. Jeśli przeczytaliście tę książkę, to przeczytajcie jeszcze coś innego, poszukajcie więcej, bo to jest podobno dobra książka na początek, bo nie wszyscy są historykami wykształconymi, nie wszyscy się wielce znają i nie muszą, i ludzie jakby nie mają obowiązku wiedzieć wszystkiego o wszystkim. Ale jeśli sięgną po tę książkę, no to dobrze jest też dalej coś poszukać, by poznać po prostu z kilku perspektyw daną opowieść, jaką jest historia naszych babek. No i kończę z tą książką. Bardzo się cieszę, że już prawdopodobnie jest to ostatni film, w którym o niej mówię, bo przytłoczyła mnie, szczerze przyznam, cała dyskusja wokół tej książki. Kolejna kategoria, czyli autobiografia, biografia, wspomnienia. Tutaj książka, którą czytałam ponad rok temu, czyli Cieszę się, że moja mama umarła, autorstwa Janet McCurdy. To jest aktorka dziecięca, którą kojarzymy, bądź też nie, nie wszyscy kojarzą, z seriali Nickelodeona. To jest tak jakby spowiedź autorki. Dziewczyna opowiada o swoim życiu na planach filmowych, o byciu młodą, dziecięcą, później nastoletnią aktorką oraz przede wszystkim właśnie o bardzo trudnej relacji z matką zaburzoną, która nią manipulowała, która zmuszała ją do pewnych rzeczy. Przede wszystkim na pierwszy plan tutaj się wysuwa właśnie no, zmuszanie tego dziecka do pracy jako aktorka. Po prostu dziewczyna pracowała tak jak dorosły człowiek, a była dzieckiem, więc część tego dzieciństwa była jej odebrana. Duża presja na wygląd, duża presja właśnie na podporządkowywanie się i z tego wszystkiego, z tej relacji z matką, z tego życia na ciągłego życia na planie, w tym ciągłym wyścigu szczurów, wyłania się portret kobiety skrzywdzonej, młodej kobiety z różnymi zaburzeniami. Nasza bohaterka, no, autorka też, całe życie mierzy się później z licznymi traumami, z zaburzeniami odżywiania, w które jakby wpędziła ją matka. Nie umie budować zdrowych relacji z innymi ludźmi. Bardzo, bardzo wiele problemów tutaj wynika z tego wszystkiego i autorka upatruje właśnie problem w matce, no i stąd też ten tytuł Cieszę się, że moja mama umarła, bo symbolicznie tutaj autorka wyrywa się spod tego jarzma i zaczyna żyć własnym życiem. Spotkałam się z komentarzem, że tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądała sytuacja z perspektywy tej matki, że może ona wcale nie była taka zła, ale wiecie co, ja jestem w stanie uwierzyć w to, że nawet jeśli nie zawsze ta mama uświadamiała sobie, że robi krzywdę dziecku, albo nawet jeśli sobie tego nie uświadamiała, to w jakiś sposób mogła jej robić krzywdę, nawet myśląc, że po prostu zapewnia jej sławę i bogactwo i doskonałą przyszłość, bo po prostu to było marzenie tej matki, a nie do końca marzenie tej dziewczyny. No i też wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, co działo się na planach filmowych, to jestem skłonna w 100% w to uwierzyć. I wydaje mi się, że takie rzeczy się działy, być może nadal się dzieją. Także to jest tego typu książka, trochę taka sensacyjno-plotkarska, można powiedzieć, ale z drugiej strony, no, dajemy głos dziewczynie,
która coś tam przeżyła. Jest to rodzaj takiej książki spowiedzi, która jest taką trochę terapią dla pisarza, bardziej niż dla czytelnika. Dla czytelnika raczej jest to trudne, obciążające. Kiedy ją przeczytałam, to bez wahania dałam jej 5 gwiazdek. Teraz po czasie już bym może tak pozytywnie jej nie oceniała. Już trochę te moje emocje opadły, już troszeczkę o tej książce zapomniałam, to wszystko trochę przycichło, ale generalnie jestem zadowolona, że akurat ta książka wygrała. Na drugim miejscu książka Aleksandra Kwaśniewskiego. Ciekawa sytuacja, ale też przytłaczającą ilością głosów jednak wygrała Janet McCurry. Też to była słynna książka na TikToku, więc miała fory pewnego rodzaju. I to tyle. Raczej książka, która u mnie w moim życiu przejdzie w sumie bez echa. Ale czytało mi się ją bardzo dobrze, też ona jest napisana bardzo, bardzo prostym takim językiem, bardzo takim lekkim, można bardzo szybko to przeczytać, więc tak to wygląda w przypadku tej książki autobiograficznej. Kolejna kategoria to fantasy i tutaj no, wygrała propozycja, której można by się spodziewać w tym miejscu, czyli Babel Rebeki Kwang. I to jest książka, która niestety w moich oczach do końca nie jest fantastyką, bo element fantastyczny jest tylko jeden i jest ubogi, słabo wyeksploatowany. Raczej jest to księga, która z jednej strony oddaje hołd faktycznie tłumaczom, bo bardzo dużo jest o tłumaczeniu, o translatoryce, co mnie nawet interesowało, więc spoko jak dla mnie, ale wiem, że spora liczba osób może się po prostu nudzić na tych kawałkach o tłumaczeniach. Niestety, co mnie w tej książce mierziło, to poglądy autorki i to nawet nie chodzi o to, że nie zgadzam się z tymi poglądami, bo jak najbardziej Kwang no, ma rację moim zdaniem, natomiast te poglądy są tak łopatologicznie tutaj przedstawione, że czułam się jak taki uczniak, po prostu pouczany, instruowany, jak ty, głupku, masz myśleć, bo nie wiesz. I w sumie, gdyby ona to opisała w jakiś taki bardziej symboliczny sposób, to być może ktoś by nie zrozumiał, a tak nie może być, według Rebeki Kwang. Ale wracając do fabuły, to jest historia Rubina, chińskiego chłopca, który umiera na jakąś chorobę, nie pamiętam czy na odrę. Jego rodzina umarła, on już jest umierający. W tym momencie znajduje go pewien angielski gentleman, leczy go, zabiera ze sobą do Anglii w zamian za uratowanie życia, za wikt i opierunek. Nasz Robin ma za zadanie uczyć się języków. No i niby super, ale później okazuje się, że ta nauka języków, przeciwnie do naszego świata, bo u nas mam wrażenie, że te studia filologiczne nie są jakieś takie mega prestiżowe. Znaczy, przynajmniej no nie jest to zawód taki przynoszący duże pieniądze i prestiż. Taki aż mega wielki, w przeciwieństwie do, nie wiem, innych zawodów, tak mi się wydaje. W przeciwieństwie do naszego świata, tutaj w tym świecie ta katedra translatoryki to jest w ogóle najważniejszy ośrodek życia naukowego, ponieważ tłumaczenia i znajomość kilku języków jest ważne właśnie w kontekście magii. Kwang tutaj wprowadza takie srebrne sztabki, na których wypisuje się z jednej strony jakieś słowo w danym języku i w drugim, i z drugiej strony tłumaczenie, i najlepiej, żeby te języki były jakoś tam blisko wobec siebie, bo wtedy bardzo mało się traci w tłumaczeniu. Z tego co pamiętam, też czytałam tę książkę rok temu. I to, co jakby ucieka w tym tłumaczeniu, to jest właśnie ta magia, która animuje daną sztabkę i później można ją wykorzystywać do różnych celów. No i tak to się mniej więcej przedstawia. Trochę jest to książka właśnie o tym tłumaczeniu, trochę właśnie o tym kolonializmie, o rasizmie też i trochę taka książka o rewolucji, która w sumie jak się kończy, no to już sami niestety musicie się dowiedzieć, czytając tę książkę, stety albo niestety. Książka jest trochę przegadana, trochę jest gruba i generalnie Kwang fajnie pisze. To znaczy ona no, ma tą lekkość taką, ma dobre pomysły, ale coś w tej książce nie pykło i czegoś zabrakło. Właśnie przeszkadzały mi te poglądy, które zdominowały tę książkę, bo nie przeszkadza mi to, kiedy autor faktycznie forsuje te swoje gdzieś tam poglądy, ale niech robi to subtelniej, niech robi to z wyczuciem większym. Nie chodzi o to, że jestem jakaś, nie wiem, obrażona tymi poglądami, tylko po prostu no, przeszkadzało mi to jako czytelnikowi. Wolę, kiedy jestem traktowana jako osoba chociaż z przeciętnym ilorazem inteligencji i że potrafię jakieś tam kropki połączyć. Także to jest tego typu książka. Spodziewałam się trochę tutaj wygranej, ale różnica między Babel a Katią Anety Jadowskiej to jest 100 punktów głosów, więc niewielka różnica. Ja głosowałam właśnie na Katię, mimo nawet, że
właśnie ta książka jakoś też mnie nie powaliła na kolana, ale zawsze jakoś tam, wiecie, Jadowska w moim sercu, a Babel. Wiedziałam, że wygra, spodziewałam się tego, nie mogło być inaczej, ale nie jestem tą książką oczarowana. Nie wykluczam, że kiedyś jeszcze raz przysiądę do tej książki, może wyłuskam tutaj coś nowego w tym wszystkim, ale na ten moment chyba największym problemem tej książki jest to, że był zbyt duży hype na nią, za duża reklama, bo to nie jest tak, to nie jest zła książka, ale to nie jest tak dobra książka, jaką ją opisywano i w jaki sposób ją reklamowano. Ta reklama moim zdaniem w pewnych momentach, w pewnym stopniu, kiedy przekroczy się pewną granicę, robi więcej szkody niż korzyści danej książce. Przechodzimy do kategorii science fiction i w tym roku wygrała książka dla młodzieży Żniwo. Jest to trzeci tom serii, która bodajże nazywa się Żniwa Śmierci, autorstwa Nila Schustermana. Możecie kojarzyć właśnie Kosiarzy, właśnie jako pierwszy tom tej trylogii, a nawet dłuższej serii, bo bodajże autor gdzieś tam na swoich social mediach potwierdził, że pisze coś dalej w tym świecie. Moim zdaniem byłoby to zbędne, ale widać, książka się odbiła na tyle szerokim echem, że autor stwierdził, że warto coś więcej jeszcze napisać. I też Neil Schusterman będzie w Warszawie na targach książki, jeśli Was to interesuje. I zbyt wiele o tej części Wam nie powiem, ponieważ byłby to spoiler do poprzednich tomów. Generalnie, w dużym skrócie, świat, w którym nie ma śmierci, świat futurystyczny, w którym zwalczono wszystkie choroby, ale żeby populacja ludzi się aż tak nie rozrastała, są kosiarze, którzy zabijają ludzi. W dużym skrócie i uproszczeniu, ale w tym jest bardzo wiele innych niuansów i ogólnie jest to seria, moim zdaniem, jak na książki dla młodzieży, mądra, z elementami takimi filozoficznymi, z różnymi tam rozkminami takimi życiowymi. Autor bierze sobie tutaj na tapet jakiś społeczny problem i później go rozbija i wyobraża sobie świat, w którym coś poszłoby bardzo ekstremalnie w jakimś kierunku. No tutaj w przypadku tej książki mamy to, że nie chcemy się starzeć, nie chcemy umierać, więc wymyślmy sobie świat, w którym to no nie ma tego umierania, nie ma śmierci i jakie problemy wtedy ludzkość napotyka, bo taki świat wydawałoby się pozbawiony wad, tak naprawdę w tym świecie również mnożą się różnorodne problemy. Jeśli chodzi o ten trzeci tom, to jak o nim myślę w tym momencie, to on był najdłuższy i najbardziej chyba przegadany i najwolniej się brnęło przez tę książkę. Zaletą właśnie pierwszego tomu Kosiarzy była ta wartość, to jak to się wszystko rozwijało. A tutaj ten trzeci tom, jego największą zaletą jest chyba zakończenie i to, jak to wszystko nasz autor zakończył, bo moim zdaniem bardzo zgrabnie mu to wyszło i tak niejednoznacznie też, tak słodko-gorzko, więc generalnie ja się cieszę, że ta książka wygrała. Lubię tę serię, mimo że jakieś tam może wady można znaleźć, no bo nie ma tak naprawdę chyba książek bez wad, a przynajmniej zależy, kogo pytacie. Ja się cieszę, że ta książka tutaj wygrywa i też znowu tutaj widać, że grono czytelników lubimy czytać, tych młodszych zagłosowało również i w tej kategorii. Bardzo widać po tym plebiscycie, że głosowali ludzie młodzi, którzy mają kontakt właśnie z Instagramem, z TikTokiem, gdzieś tam konsumują te treści, które często pojawiają się w reklamach też i to dobitnie widać, więc znowu, nie należy traktować plebiscytu lubimy czytać jako wyroczni, jako, wiecie, konkursu, w którym rozstrzygane jest to, jak bardzo dana książka jest dobra, czy jak bardzo jest zła. To jest trochę plebiscyt popularności. Także tyle o Żniwie i przechodzimy do kolejnej kategorii i tutaj uwaga, horror, czyli Szpital Filomeny autorstwa Grahama Mastertona i to był dla mnie prawdziwy horror, ponieważ książka jak na razie przebiła wszystkie najgorsze, jakie czytałam w tym roku, a nawet wydaje mi się, że na przestrzeni kilku lat jest to jedna z najgorszych książek, jakie w ogóle czytałam. Książkę w ogóle przesłuchałam w audiobooku. To jest historia właśnie o takim nawiedzonym szpitalu, w którym kiedyś leczyli się żołnierze po Afganistanie. Żołnierze, którzy wrócili z Afganistanu z licznymi obrażeniami i po jakimś czasie jakby ten szpital zamknięto i teraz przyjeżdża firma, która chce zrobić taki dom opieki, ale taki luksusowy dom opieki. Chce po prostu to przerobić, ale niestety nie jest to takie proste, ponieważ no, w tym szpitalu grasują duchy, emanacja tych żołnierzy z Afganistanu i tak to wygląda. Generalnie książka była nudna, książka była tak ogłupiająca, bez sensu, w ogóle nie była straszna. To jest największy chyba zarzut, jaki można moim zdaniem skierować w stronę
książki, która jest skategoryzowana jako horror. To nie było straszne, to było głupie i to było nielogiczne. No bo, wiecie, ja się boję, że trochę w tej recenzji wejdę w spoilery, więc jeśli macie zamiar to czytać czy słuchać, to sobie przeklikajcie już do kolejnej kategorii i zobaczycie inną książkę po prostu tutaj przyklejoną, a ja się pokuszę właśnie o delikatne wejście w spoilery, bo w tej książce jest, to jest taka głupota i nie umiem jej za bardzo zrecenzować bez wchodzenia w szczegóły i bez jakby uargumentowania tego, dlaczego uważam, że książka jest głupia. No więc tak, mamy ten szpital, w którym są te duchy i one nawiedzają jakby nie wiem jak to odmienić. Osoby, które wchodzą do tego szpitala, zostają opętane przez duchy tych żołnierzy, ale to do końca nie są ich duchy, tylko ich ból, więc te osoby strasznie cierpią i przeżywają ten ból, który stał się udziałem tych żołnierzy z Afganistanu. W pewnym momencie niektórzy bohaterowie wybuchają, dosłownie po prostu ich rozrywa od środka i to jest w ogóle bez sensu. I mamy tutaj główną bohaterkę, tą właśnie pracownicę firmy deweloperskiej, niedeweloperskiej, która chce jakby przystosować ten szpital do nowych warunków, do nowej funkcji. I mamy też tutaj takiego doktora, który był właśnie lekarzem polowym w Afganistanie i on znał tych żołnierzy, których duchy się tam kręcą. Później bardzo wygodnie pojawia się taki Rosjanin, który zna jakieś afgańskie legendy i on zaczyna opowiadać legendy, które się tam zgadzają z tym, co dzieje się w tym szpitalu, że została nałożona jakaś tam klątwa afgańska, ale to w ogóle nijak się nie trzyma kupy. I bohaterowie po prostu jak takie młode pelikany łykają wszystko. To znaczy nie ma w nich, w ogóle nie ma ani trochę takiej racjonalności, ani żadnego takiego zastanowienia się nad sytuacją, no bo kiedy próbują coś racjonalizować, no to okej, trwa to chwilę, ale później jakby zgadzają się na pierwszą, lepszą wersję wydarzeń, czyli że właśnie ból, emanacja, cierpienia wchodzi w innych ludzi, że to jest klątwa afgańska za karę za najechanie kraju Afganistanu i za toczenie tam wojny. Ojej, nie wiem co o tej książce powiedzieć. I ona jest tak bardzo bez puenty, jest tak bardzo bez sensu i tak naprawdę niewiele więcej się tam dzieje, oprócz tego, że właśnie są te opętania i są te wybuchy ciał, ale w sumie ta historia w ogóle nie wciąga i w ogóle jakoś tak nie intryguje i łopatologicznie też te tajemnice są rozwiązywane na zasadzie, że przychodzi ziomeczek, znawca mitów afgańskich i on mówi, aha, to będzie to i to. I oni też jakby od razu wpadają na to, że to jest jakiś rezonans cierpienia żołnierzy z Afganistanu. W sensie za łatwo to wszystko idzie. Nie jest to logicznie jakoś wytłumaczone i to mnie bardzo bolało. Oprócz tego, że w ogóle to nie było straszne, a wręcz takie groteskowe, komiczne bardziej. I no nie zasługuje ta książka na jakąkolwiek nagrodę. Jestem zdziwiona naprawdę, że propozycja ta wygrała, co prawda mniej niż 100 punktami, ale jestem naprawdę rozczarowana, zaskoczona negatywnie. Nie wiem, czy czytaliście jakieś książki Mastertona i czy one wszystkie takie są złe, bo mi się kojarzyło, że to jest znany aktor, że on pisze raczej dobre książki, a tutaj taki ząk, takie rozczarowanie, takie zaskoczenie. Naprawdę najgorsza książka tego roku jak dotąd i oby nie było gorszych. A konkurencję Masterton miał doborową tutaj w przypadku tego plebiscytu, ponieważ w kategorii literatura młodzieżowa, of course, wygrała Rodzina Monet, Diament, część pierwsza. I to jest tom czwarty ogólnie tej historii, a ponieważ ja miałam ze sobą tylko jeden tom tej historii, to pokusiłam się po prostu o sięgnięcie po kolejne. Przesłuchałam w audiobooku część pierwszą drugiego tomu, czyli Królewna, i faktycznie widać, że no, książka została rozbita na dwa tomy i jest tak trochę jakby urwana i kończy się takim cliffhangerem faktycznie. No i miałam taką zagwozdkę, czy sięgnąć po ten kolejny tom, znaczy po drugą część drugiego tomu, żeby mieć pełen obraz tego drugiego tomu, ale jednak no, nie skusiłam się, możecie się domyślać dlaczego. Mamy tu dalsze losy Hayley, która straciła mamę i babcię nagle, tragicznie, w wypadku samochodowym i dostaje się pod opiekę swoich braci przyrodnich. Tych braci jest pięciu. Są oni zaangażowani w jakąś taką podejrzaną działalność mafijną. I tyle, jeśli chodzi o taki szkic fabularny. No i tak,
Jakie ja mam problem z tymi książkami? Po pierwsze taki, że znowu jest nudno, więc trochę podobnie jak u Mastertona. Drugie, jest też jakoś bez sensu, nielogicznie i mało angażująco, a językowo jest koszmarnie. I też znowu podobny zarzut jak w przypadku Clone, że ten język jest bardzo płaski, jednakowy dla każdego bohatera i w momencie, kiedy mamy tych braci pięciu, to trochę trudno jest ich na początku szczególnie ich rozróżnić, bo niczym się oni totalnie nie wyróżniają. No i mamy tutaj dalsze losy tej Hayley pod skrzydłami braci, no ale niestety nasza główna bohaterka ma już prawie 16 lat, a dalej zachowuje się jakby miała 10 i jest taką po prostu irytującą płaksą. I no nie wiem, nie lubię takich bohaterek, które tylko jęczą, narzekają i są takimi po prostu dziewczynkami bez śladu myśli w głowie jakiejś takiej głębszej i tylko jakoś tam narzekają na swój los, a nie potrafią też trochę się postawić, bo tutaj ci bracia bardzo mocno tłamszą tą Hayley, jakoś tak nią manipulują moim zdaniem. Bardzo przemocowa jest ta relacja między nimi, a mam wrażenie, że autorka chciała tutaj opisać po prostu taką silną więź między rodzeństwem, a wyszło dosłownie bardzo przemocowo. Jest to moim zdaniem romantyzowane, niepotrzebnie. Dodatkowo wchodzą jakieś takie wątki kazirodcze, mam wrażenie, w tej książce, szczególnie z jednym bratem. Zresztą niby nic nie jest tak opisane, ale przez to, że tak jakby autorce wyszła ta relacja w pewien sposób, to ja bym to tak trochę mogła interpretować, chociaż doskonale sobie zdaję sprawę, że to wyszło przypadkiem i być może ta przemoc i ta agresja braci też wyszła przypadkiem i to nie miało być tak odebrane, nie wiem, ale generalnie jak się pisze w ten sposób, no to trzeba się liczyć z tym, że w ten sposób też będzie ta proza odbierana. No co tu dużo mówić, dość fatalna jest ta książka. I to nawet nie jest tak jak w przypadku tego Clone, że się człowiek nawet już potem wciągnął. Tutaj od A do Z męczyłam się z tą propozycją i raczej było nudno, raczej było przewidywalnie. Jakieś pomysły naprawdę kuriozalne w głowie autorki wykiełkowały i faktycznie te relacje międzyludzkie no gdzieś szwankowały i zostało to przedstawione naprawdę w taki nieciekawy sposób. Cieszę się, że fenomen rodziny Monet i zainteresowanie tą serią już trochę przygasa. Nie wiem, jeśli w przyszłym roku kolejny tom wygra, to pewnie znowu zapoznam się z dalszymi losami Hayley, natomiast wiem, że wyszedł teraz już ostatni tom bodajże i cieszę się, że już po prostu autorka zakończyła tę serię i że już to wszystko ma swój finał i nie będzie więcej Rodziny Monet, chyba że zacznie coś pisać innego, co też jest niewykluczone. Także w zasadzie to tyle. Myślę, że też jakby Rodzinie Monet poświęca się bardzo dużo miejsca w przestrzeni tutaj booktubowej, bookstagramowej, a może warto by to jednak przemilczeć. Także zostawiam już tę książkę i przechodzimy już do przedostatniej kategorii, czyli do literatury dla dzieci. I tutaj mam książkę Adama Mirka, Bebechy, która właśnie wygrała. Jestem trochę zaskoczona, a trochę w sumie nie, ponieważ autor jest znanym TikTokerem, więc pewnie też była to trampolina do sukcesu, ale sama książka nie jest zła. To jest literatura popularno-naukowa dla dzieci o ciele człowieka. I tutaj w taki zabawny momentami, ale też ciekawy sposób autor przechodzi przez poszczególne układy narządów w ciele i jakoś tam tłumaczy działanie serca, płuc, nie wiem, jelit i wszystkiego tak naprawdę. Tłumaczy różne zjawiska, podaje masę ciekawostek, części rzeczy nawet ja nie wiedziałam, mimo że skończyłam studia medyczne, więc myślę, że nawet i nie jeden dorosły może się czegoś z tej książki dowiedzieć. Natomiast wiadomo, język i sposób jakby narracji jest dostosowany do młodszego odbiorcy i teraz nie jestem pewna, czy do jak dużego dziecka ta książka jest kierowana, no bo z tego co kojarzę, no tak jak ma się z 10 lat, no to już na przyrodzie się omawia te rzeczy, więc powoli się poznaje te różne układy, więc to już nie będą wtedy takie nowości. A z kolei dużo młodsze dzieci mogą się odbić od tej książki, może to być za trudne, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, ambitne ośmiolatki z rodzicami jakby podeszły do tej książki, to być może wtedy byłyby to treści odpowiednie, no ale już tak dla dziesięciolatków to myślę, że byłaby okej ta książka.
Tak po prostu mi się wydaje. Nie jest to żadna opinia ekspercka, tylko tak jak mi, jako czytelnikowi się wydaje. No i co? Generalnie spoko, wszystko wytłumaczone. Ja miałam problem tylko z układem krwionośnym, który był wytłumaczony w taki uproszczony sposób i też w zasadzie w ten sposób trochę jest to uczone w szkole i później ma się problem ze zrozumieniem funkcjonowania układu krwionośnego, kiedy chce się dowiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda. I to jedno uproszczenie mnie tylko zabolało, bo no było to uproszczenie i taka, no, takie po prostu jakby taka nieprawda, nie? Ale to tylko jeden był taki moment, więc no, trudno mieć tutaj problem do autora w momencie, kiedy również w szkole się tego w ten sposób uczy. Chodzi mi o kierunek przepływu krwi natlenowanej i odtlenowanej i funkcjonowanie tego układu krwionośnego obwodowego i płucnego. To jest tak uproszczone bardzo w książce, ale pomijając ten aspekt, to była całkiem okej książka. Co prawda ja tutaj liczyłam oczywiście na Anetę Jadowską i na książkę z serii Franek i Finka i też zaintrygowała mnie książka Silla Karoliny Levestan, ale również i z BBH-ami się zapoznałam. Nie oszalałam, bo nie jestem targetem, ale książka całkiem okej. I przechodzimy do ostatniej już kategorii, czyli do debiutu. I tutaj wygrała książka Żar Weroniki Matija, Kryminał, który całkiem mi się spodobał. Myślę, że to jest autorka, którą warto mieć na oku, warto się zapoznawać z jej książkami, bo są to, podobnie jak w przypadku Sławka Gortycha, bardzo porządne kryminały, czterogwiazdkowe, przynajmniej ten jeden, który przeczytałam na razie. Bardzo poprawna, porządna, rozrywkowa książka. Tutaj znowu mamy połączenie wątków z teraźniejszości oraz przeszłości. Główna bohaterka Lena w dzieciństwie miała takiego chłopaka, sympatię, który umiera samobójczą śmiercią, wiesza się w takim opuszczonym, niby to nawiedzonym domu i później historia zatacza koło, ponieważ w teraźniejszości Lena już jest dorosła, powraca do tej rodzinnej wsi wraz z synem, no i niestety syn uwikłuje się znowu w jakąś historię kryminalną, jego dziewczyna też popełnia samobójstwo w tym samym domu, a chłopak ginie bez śladu. I to jest jakby tajemnica. Dlaczego zabił się ten przyjaciel z przeszłości i teraz co się stało z synem naszej głównej bohaterki? Mamy tutaj też opisanego takiego policjanta, który też zostaje wtłoczony w tą historię, nie tylko ze względów zawodowych. No i ciekawa bardzo książka, wciągająca. Trudno było się mi domyśleć wszystkiego, natomiast niestety został tutaj wykorzystany pewien wątek, pewien motyw, którego w kryminałach nie lubię i z jednej strony chciałoby się, żeby pojawił się trigger warning na ten temat. Naprawdę nie lubię czytać książek z tym motywem, ale z drugiej strony, gdyby był ten trigger warning, no to mamy już tutaj spoiler po prostu. I to jest taka zagwozdka, która no, pozostaje dla mnie nierozwiązana i nie widzę tutaj dobrego pomysłu na rozstrzygnięcie tego. Nie zmienia to faktu, że książka była dobra, dobrze się bawiłam, miło spędziłam czas z audiobookiem i generalnie polecam, bo napisane to jest naprawdę wartko, lekkim językiem, inteligentna zagadka i kryminalnie moim zdaniem ciekawa rozrywka dla entuzjastów właśnie tego gatunku. Sama okładka mi się nie podoba i no jakby moim zdaniem nie przyciąga. Ten motyl ma sens w kontekście fabuły, ale to żółte tło... Nie podoba mi się ta okładka. Ale sama książka była super, także spokojnie możecie po nią sięgnąć, jeśli brakuje Wam takiej rozrywki na luźniejszy weekend, załóżmy. I to tyle. Strasznie dużo było tych książek, dość dużo miałam na ich temat do powiedzenia i oczywiście jestem otwarta na dyskusję na ich temat, jeśli też czytaliście i jeśli chcecie się podzielić opinią na temat którychś z tych książek, może się nie zgadzacie z tym, że dana książka wygrała, wiadomo, takimi prawami się rządzą te plebiscyty, że nie wszyscy są zadowoleni i tak to już jest, tak to już bywa. Jeśli podobał Wam się ten film, to zachęcam Was serdecznie do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, a ja na ten moment żegnam się z Wami, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, do zobaczenia, buziaczki, pa pa!